Tak, no bo dzisiaj, wczoraj było tutaj wprowadzenie nowego proboszcza po sąsiedzku. Działa, nie śpiesz się, Łukasz. Nie było tak na zasadzie, że myśmy nie płacili, myśleliśmy, że to będzie na zasadzie, no nie wiem. Chociaż powiem uczciwie, uważam, że powinno to być za darmo. Ale to jest, że tak powiem, moje osobiste odczucie w tym momencie. Natomiast myśmy płacili co miesiąc, no różnie było, ile zostawało pieniędzy. To jest na zasadzie takiej, że czasem było to 50 zł, czasem było to 70, chyba maksymalnie. Czyli opłaty, wszystkie energia elektryczna, to wszystko... Nie, energię myśmy płacili na bieżąco, no energię płaciliśmy, ale chociaż też Enerka nam wymyśliła taką specjalną taryfę, gdzie tam ulgową, połowę tak? chyba płaciliśmy, czy jedną trzecią nawet. No. Mieliśmy po prostu licznik przedpłatowy. I to było tak, że wedle tego kupowaliśmy po prostu po promocyjnej cenie kilowaty. To było na tej zasadzie. Ale tak, no ja mówię, tak jak płaciliśmy do kasy miasta za czynsz, no mówię, tyle nas było stać. No siłą rzeczy na 700 zł nas nie było stać, a na 2,5 zupełnie. Mam pismo. Ja mówię, no te dokumenty są, no udało się jakoś tam uchować. Dlaczego? Ja muszę z Rydleskim porozmawiać. Dyrektorem, nie wiem, czy mieliście z nim do czynienia, dyrektorem Rydleskim GZTK? No, to byliśmy jeszcze jak było spotkanie u prezydenta Adamowicza, to był dyrektorem jeszcze nie. Jak się nazywał? Łapiński? Łapiński. Nie, on jest, to jest wicedyrektor. Teraz jest wicedyrektor. Nie, wicedyrektor jest z Rydleskim. Ale on jest o tej sprawie właśnie związanych z wynajmem z Rzeszyn. Nie, była pani dyrektor z Wydziału Gospodarki Komunalnej, bo wtedy byli wszyscy szefowie. No, spotkanie było bardzo przekrojowe, z tym, że no, dziwne tam słowa padały po prostu. Dziwne. Pomijam wycieczki osobiste do mnie prezydenta. Typu kiedyś się znaliśmy, a teraz się nie znamy. Tak. A rzeczywiście się znaliście? No tak, to jesteśmy z jednego rocznika. Jeden z naszych klubowiczów, ponieważ nasi klubowicze to są bardzo, bardzo zręczni goście, byliśmy na koncercie teraz nie ja załatwiałem, tu kolega Adam załatwiał bilety, tam dogrywał wszystkie sprawy organizacyjne. No i no poszliśmy taką dosyć sporą grupą. Tak. Ja mam 15 lat, to robię tą stronę, bo mechanizmy, a później ją tak udoskonalał, że cały czas mi się nazywało, to była domowa pieśń. W tej chwili też mam domu, ale ja tutaj mam taką firmę hostingową, która ma wcelu, żeby bardzo dużo filmów tutaj jest. Tutaj nie. Byliśmy spotkali z prezydentem Karnowskim, to było jak była hala. Byliśmy na otwarciu hali. Też mamy film z tego. Na otwarciu hali. To takie było wejście też dla publiczności. No tak, widowiskowo, jak ona się tam, sportowo-widowiskowe. Sobie z mężem zjedliśmy Leną. Kino było właśnie. Ale to było tak, jak czasami przychodzą na przykład do nas, mieliśmy tutaj, tu jeszcze u nas nie było najstarszego mieszkańca dzielnicy, pana Jerzego, rocznik 18. Bo ja wiem, ciężko choruje chyba, coś słyszałem ostatnio, że tam coś się z nim nie bardzo dzieje. W każdym razie chcieliśmy robić w ogóle wystawę, ponieważ to jest człowiek chodząca historia. Ma swój dowód przedwojenny, dowód jeszcze II Rzeczypospolitej. On skończył 18 lat 1 sierpnia 1969 roku i podjął pracę w fabryce karabinów w Warszawie. Ma legitymację z tej fabryki karabinów. Więc
niesamowite. No tutaj dzieciaki to słuchały z wypiekami na twarzy, jak on opowiadał o tym, jak było w ogóle w Gdańsku w 1945 roku, jak była sytuacja, bo on gdzieś spod Mławy pochodzi, więc jak sytuacja Warszawy przedwojennej. Tu jest teraz tak, koncert Ennio Morricone, w 2009 roku. Tu jest wykład pana Adama właśnie, tutaj. Tak. Historyczny, historyczny, tak. W 2009 roku. Tu jest koncert oczywiście Jacka Kaczmarskiego, też o nim byliśmy. Tutaj. W tamtym roku. A tu jest... Tu jest Descepate, 1 września 2009. Odwiedziłem go w Monachium kiedyś. Tu jest wizyta w pikarni Edwin Szczyński. Aha, bo się staje wypieczka, nie? Tu jest w mojej szkole właśnie występ, jak tu jestem ja, a tu pana Adam. No to pokaż to. No właśnie, to pokaż, ja to wszystko powiem. To jest słuszne, czasami jest tak, że nie można ogarnąć, bo dzieci są i małe, i duże, i także nie w sposób tak stworzyć. Tak, to jest niestety, tutaj trzeba pomagać, to trzeba żyć tutaj z kopisem. Zrobimy jeszcze jedną herbatę. No, nie, 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 proszę stawić, ja też, wszystko jest ok. No i my oczywiście wszystko zrobimy w własnej woli, chcemy to robić. Ponieważ no nie, ja przypuszczam, że to jest, że Państwo są pasjonatami, że bo to przecież są zawsze tego typu działalność, to jest taka działalność charytatywna, tak. Najwyższe dobre słowo jest takim podziękowaniem. No i mieliśmy to. Nie, no tutaj nie ma w ogóle mowy o jakimkolwiek pomieszczeniu, wręcz no, mogę powiedzieć to, co mówili urzędnicy. Nie wiem właściwie, czy oni, no ale no, to dziwne rzeczy mówili dotychczas. Mam na myśli urzędnika z Zielonej w tej chwili, ja nie mówię o tym, co mówią najwyżsi urzędnicy w mieście, bo na przykład pana Lisickiego ja nie rozumiem zupełnie, powiem uczciwie. No. Panie przewodniczący, jak zrozumieć sytuację, kiedy pan prezydent stwierdza, dostajecie dary, to płaccie darami. Przepraszam, wobec Aureli, wobec rodziców i wielu dzieci. Nie rozumiem tego, powiem uczciwie, nie rozumiem. Po prostu większość naszych klubowiczów, no jakoś tak się złożyło, nie wiem, czy od czego to zależy. Czy po prostu lgną, dlatego że ja wiem, że są w jakiś sposób zauważani, może nie wiem, to czy nie chcę tutaj stawić żadnych... Stwarzamy miłą atmosferę. No oczywiście, no, no, to tak nie jest, że stwarzamy miłą atmosferę, ale jeśli rodzice przychodzą na przykład tutaj, mówią, znaczy nie tu, tutaj akurat nie, ale tam na przykład ta angielskich grobi przychodzili rodzice i to wielokrotnie mówili, że w domu dzieciaki nic nie robią. Natomiast u nas sprzątają po sobie, gotują się, że mi też gotowali tutaj. Może jeszcze pokażę, nie wiem, zdjęcia. Może weź rysunki tam, gdzie zdjęcia dzieci, które robiły te kanapki. Ja porozmawiam z Maciejem, jak to teraz wybrnąć z tego, jak to najlepiej wybrnąć, bo to teraz... Ale najpierw porozmawiam sobie z panem Rydzewskim. No właśnie. To jest taka sytuacja, że mówię, no czasami się trafi, że jest tam, nie wiem, 10 zł, 20 zł. No to mamy taką naszą śmierdziową i to też można. Tak. Przynajmniej ja się gdzieś... 10 zł, chociaż. Ojejku, dziękuję. Gdzieś dorzucam się. 150. Dziękujemy. 5 zł, 10, dziękujemy. Słuchajcie Państwo, miło było. Serdecznie, ja się spróbuję wszystkiego zrobić, dziękuję bardzo, żebyśmy to gdzieś tutaj... O, jest, żeby...